Zadanie. Uzasadnij, że suma dowolnej liczby dwucyfrowej i liczby o przestawionych cyfrach jest podzielna przez 11, zaś różnica dowolnej liczby dwucyfrowej i liczby o przestawionych cyfrach jest podzielna przez 9. Na samym początku przypomnijmy, w jaki sposób, w algebraiczny sposób, zapisujemy liczby wielocyfrowe. A więc, aby zapisać liczbę czterocyfrową, należy, zauważ, nad każdym symbolem zapisać kreseczkę. Tutaj mamy cyfrę, tutaj mamy liczbę czterocyfrową. O tym informują nas kreseczki nad każdą taką cyferką. Gdyby nie było tych kreseczek, to ten zapis oznaczałby w sposób algebraiczny mnożenie x razy y razy z razy k. I w efekcie otrzymalibyśmy tak naprawdę mnożenie cyferek, a nie liczbę czterocyfrową. Jak to zapisać wobec tego w sposób algebraiczny? To jest cyfra tysięcy, więc trzeba ją pomnożyć przez 1000. Następnie dodać cyfrę setek pomnożoną przez 100. Następnie dodać cyfrę dziesiątek pomnożoną przez 10. A na końcu cyfrę jedności pomnożoną przez 1. Oczywiście jedynki tutaj nie opłaca się wpisywać. No i teraz możemy przejść już do naszego zadania, a w zasadzie do pierwszej części, a więc do uzasadnienia, że suma dowolnej liczby dwucyfrowej i liczby o przestawionych cyfrach jest podzielna przez 11. Zapiszemy na początku nasze dwie liczby. Pierwsza liczba to jest liczba dwucyfrowa. To jest cyfra dziesiątek, więc pomnożymy x razy 10. To jest cyfra jedności, więc po prostu y razy 1. Mamy również w tej części w zadaniu liczbę o przestawionych cyfrach. A więc przestawiamy cyfry, na początku y, później x. I w podobny sposób rozpisujemy. Cyfra dziesiątek razy 10, cyfra jedności razy 1. No i oczywiście to jest liczba dwucyfrowa z przestawionymi cyframi. Teraz przejdźmy do tezy. Teza, czyli to, co trzeba udowodnić. Musimy udowodnić, że suma liczby dwucyfrowej i liczby dwucyfrowej, ale z przestawionymi znakami, jest podzielna przez 11. To znaczy, że w tej sumie jest pewna ilość jedenastek. N jedenastek, gdzie n jest liczbą całkowitą. Teraz przejdźmy do dowodu. Na początku bierzemy oczywiście sumę liczby dwucyfrowej i liczby z przestawionymi znakami, ale tę sumę oczywiście zapiszemy wykorzystując nasze założenie, czyli nasze zapisy algebraiczne. 10x plus y i plus 10y plus x. X dodajemy ze sobą, otrzymując 11x. Y, jak wyredukujemy, otrzymujemy plus 11y. Cały czas zerkamy na naszą tezę i musimy uzyskać tak naprawdę podzielność przez 11, czyli prawą stronę naszej tezy. I widać, że w obydwu jednomianach powtarza się liczba 11. Więc 11 wyłączymy przed nawias. Na czym to polega? Wyłączanie polega na dzieleniu tego wyrażenia przez liczbę wyłączoną, czyli 11x podzielić na 11, to w nawiasie xik. 11y podzielić na 11, to plus y. W zasadzie tu już mamy wykazane, że nasza suma jest podzielna przez 11, ponieważ da się ją zapisać w postaci iloczynu jedenastki i jakiejś innej wartości. Możemy tutaj oczywiście zapisać, że x plus y jako cyfry naszej liczby dwucyfrowej są całkowite. Więc to wyrażenie możemy zapisać już w postaci prawej strony tezy 11 razy n. To znaczy, że w tym wyrażeniu występuje pewna ilość jedenastek. Dowód ten już został zakończony. Ale nasze zadanie składa się tak naprawdę z dwóch dowodów, które są do siebie podobne. Z tego, którego pierwsza część to jest ta, która tu została przedstawiona. Teraz przejdźmy do drugiej części naszego zadania, czyli do dowodu, że różnica dowolnej liczby dwucyfrowej i liczby z przestawionymi cyframi jest podzielna przez 9. Początek będzie podobny. Założenie polega na zapisaniu liczby dwucyfrowej w postaci algebraicznej oraz liczby z przestawionymi znakami, również w postaci algebraicznej. Teza to jest to, co trzeba udowodnić, a więc różnica takich dwóch liczb dwucyfrowych jest podzielna przez 9. To znaczy, że w wyniku istnieje pewna ilość dziewiątek, a konkretnie n dziewiątek, gdzie n jest liczbą całkowitą. Rozpiszmy teraz naszą różnicę. Bierzemy liczbę dwucyfrową 10x plus y oraz liczbę z przestawionymi znakami, to znaczy 10y plus x, ale fajnie, gdybyśmy wzięli to wyrażenie w nawias, gdyż odejmujemy całą naszą liczbę, jak widzisz, dwucyfrową. Początek przepiszemy 10x plus y, a tutaj minus zmienia nam znaki wewnątrz na przeciwne. Patrząc na te wyrażenia, widać, że można wyłączyć dziewiątkę przed nawias. Więc piszemy 9 razy, no i właśnie, co w nawiasie? Trzeba podzielić 9x przez 9, więc otrzymamy x'a. Minus 9y podzielić na dziewiątkę wyłączoną przed nawias, to jest minus y. Myślę, że widzisz, gdy dziewiątkę wymnożysz przez nawias, otrzymasz to, co z lewej strony. Czyli te strony są sobie równe. Ta różnica x minus y jest równa po prostu liczbie n, która jest całkowita. Stąd możemy rozpisać to wyrażenie, że to jest 9 razy n, czyli w tej różnicy jest pewna ilość dziewiątek. I dowód już został zakończony.